eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Witam pana, witam państwa serdecznie. Europa Europą, my porozmawiamy o Polsce. Polska jest częścią Europy, bardzo geograficznym, terytorialnym, kulturowym. Pytanie i liczę na bardzo krótką odpowiedź. Ma pan w zasadzie do wyboru A. Tak, B. Nie, C. Nie wiem. Czy Beata Szydło pozostanie po rekonstrukcji szefem rządu? Odpowiedź D, czyli o rekonstrukcji się nie gada, tylko się ją robi. Cały czas o tym gadacie i nic z tego nie robicie. Wy, politycy Prawa i Sprawiedliwości. No to w takim razie, kiedy się ten tasiemiec skończy? Kiedy to wszystko nastąpi? Kiedy już naprawdę nie będziemy musieli was o to pytać? No, za chwilę druga rocznica powstania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zacznie się wtedy ocena członków Rady Ministrów. Jak to zacznie się ta ocena? No, przecież ta ocena powinna być już przygotowana, już po 2 latach chyba wszystko widać. Zacznie się kompleksowe podsumowanie tego, co zrobili członkowie Rady Ministrów, łącznie z panią prezes Rady Ministrów, i wtedy na pewno będzie miał pan satysfakcję. Panie pośle, moja satysfakcja moją satysfakcją, ale ludzie chcieliby wiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. No, politycy PiSu od 2 miesięcy mówią rekonstrukcja, rekonstrukcja. Raz marszałek, raz rzecznik, raz ktoś inny. Chcielibyśmy wiedzieć, o co chodzi. No, to jest oczywiste, że półmetek funkcjonowania Rady Ministrów to jest bardzo dobry okres, żeby ocenić, jasne, jak ta rada biurowo funkcjonuje, jak funkcjonuje pani premier. O to chcielibyśmy spytać. Na tyle dobrze, że pozostanie na stanowisku, czy nie? A jeszcze mamy parę dni do tej drugiej rocznicy. Nie chce pan odpowiedzieć na to pytanie, rozumiem. W takim razie, no, drodzy słuchacze, państwo też słyszeli, Ryszard Czarnecki nie chce odpowiedzieć na to pytanie. Może odpowie na inne pytanie. Handel w niedzielę to jest taki kolejny serial. Od w zasadzie samego początku słyszymy, że wszystkie niedziele w handlu powinny być wolne, bo panie pracujące w kasa i tak dalej, i tak dalej. To krótkie pytanie. Czy wszystkie niedziele będą wolne, a jeśli tak, to kiedy? Wie pan, nie wie pan? Wszystkie niedziele są dniami niehandlowymi w Niemczech, Austrii, a także w Norwegii i Szwajcarii. To wiemy. A w dużym stopniu te ograniczenia występują na przykład we Francji czy w Hiszpanii. A ja pytam dla odmiany nie Polskę, o Niemcy, ja nie o Francję, jako tylko o wiceprzewodniczący Europarlamentu, odpowiedzialny także za współpracę w ramach z Europejskim Obszarem Gospodarczym. Więc, panie przewodniczący, cieszy nas pańska troska o całą Europę. Czy może pan nam powiedzieć, czy w Polsce supermarkety będą otwarte w niedzielę? Bo pani Beata Szydło, pani premier, powiedziała w sobotę w Radiu RMF: opowiadam się za tym, żeby wszystkie niedziele były wolne. Ale z drugiej strony w projekcie rządu wcale tak nie jest. Jest napisane, że co druga niedziela. No ale projekt został wycofany. I w związku z tym sam nie wiem, co mam o tym myśleć. Proszę mnie oświecić. Jak pan doskonale wie, jest w tej chwili twórczy dialog, tak to określę, z niezależnym, samorządnym Związkiem Zawodowym Solidarność, a także z instytucjami kościelnymi, które mają dobre prawo zabrać głos w tej sprawie, reprezentując bardzo wielu obywateli. Propozycja była 2 niedziel, a była propozycja 2 niedziel i co teraz? Stanęliśmy na minimum 2 niedziele, ale dialog trwa. Sam jestem ciekaw, jak się zakończy. Czyli Ryszard Czarnecki czegoś nie wie i to jest, proszę państwa, news tej rozmowy, moim zdaniem news jesieni. Ale dobrze, to może w takim razie... Myślę, że tego na razie nikt nie wie, ponieważ czekamy wszyscy na efekt rozmów, negocjacji, rokowań. To, że inni nie wiedzą, to ja wiem, ale że pan czegoś nie wie, to jestem zaskoczony. Słynna złośliwość Roberta Mazurka, sposób spektakularny, pokazana milionom słuchaczy RMF FM. Miliony słuchaczy chcieliby się pewnie również dowiedzieć, czym się skończy przeciąganie liny między prezydentem a klubem Prawa i Sprawiedliwości w sprawie ustawy o sądach. Zostało ogłoszone porozumienie i teraz tak, gazety, tabloidy już uznały, że to jest porażka prezydenta. Ja nie wiem, porażka, zwycięstwo. Czy pan może wie, na czym stanęło? Jak ja teraz powiem, pan znowu powie, że zalatuje Europą, ale to jest chyba taka win-win situation. To znaczy, że obie strony mają poczucie z tego zawartego jeszcze nieformalnie porozumienia, słyszałem, że ono jest, a myślę, że mają satysfakcję. To jest zwycięstwo obu stron. Myślę, że Polacy chcieli, aby na szczytach władzy panowała jednak harmonia. nawet jeżeli są różnice zdań, one były, nie ma co ukrywać, nawet bardzo poważne, nie ma co odtrambiać zwycięstwa jednej strony czy drugiej strony. Myślę, że jest to sukces tych wszystkich Polaków, którzy chcą zastąpienia wymiaru niesprawiedliwości wymiarem sprawiedliwości. No dobrze, ale tak konkretnie to polem niezgody było na przykład to, jak będzie wybierana Krajowa Rada Sądownictwa. I teraz pytanie brzmiało nie tylko, nie przez kogo, bo ustalono już, że w dużym stopniu przez Sejm, tylko jaką większością. Prezydent się upierał, by to była większość 3/5, a Prawo i Sprawiedliwość mówiło, tam nie da się uzyskać takiej większości, więc niech później będzie większością. Czytaj nami. Myślę, że w najbliższym czasie i pan minister Mucha z panem przewodniczącym Piotrowiczem wspólnie zakomunikują, na czym polegają szczegóły tego porozumienia, które, jak słyszymy, zostało zawarte i dobrze, Bogu dzięki. Natomiast tylko przypomnę tym wszystkim, którzy mają krótką pamięć lub chcą mieć amnezję, że to w swoim czasie Platforma Obywatelska proponowała, żeby Sejm miał wpływ na wybór właśnie sędziów do Krajowej Rady Sądowniczej. A więc no, to nie jest tak, że dzisiaj opozycja totalna, która nas atakuje, w tej akurat kwestii, powiedziałbym, miała pewne twórcze przemyślenia. Ale nie mówimy teraz o opozycji. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego tak długo trwał konflikt między rządem a prezydentem? Skoro jesteście z jednego obozu, skoro wam wszystkim chodzi o dobrą zmianę. Jako wytrawny dziennikarz pan dobrze wie, że na to pytanie w tym momencie odpowiem, że tak krótko trwał ten konflikt. Wytrawne to są wina, a ja bym chciał wiedzieć, pan znawcą, o co w tym wszystkim chodzi. A chociaż na dzień dobry to raczej jednak herbata, a nie wino. Chociaż jak kiedyś byłem jako wiceminister kultury i sztuki w Kazachstanie... To dali panu wódkę na śniadanie. Tak, brawo, o godzinie 10, ale to jeszcze były czasy, kiedy wiceministrowie byli Rosjanie wtedy, jeszcze Sowieci w zasadzie. Teraz to już się zmieniło. Nam na śniadanie na Ukrainie, kiedy byłem z wizytą dziennikarską, również podano wódkę i nie przyjmowano do wiadomości, że nie możemy wypić. Kiedy wypiliśmy po jednym kieliszku, to kelner przybiegł z takim długim, dużym, większym i jeszcze też nalewał, ale to nie zdzierżyliśmy. A jak się zakończyło? Niczym po jednym kieliszku o 8:30 uznaliśmy, że wystarczy. A teraz przejdźmy do rozmowy o sądach, bo ludzie chcieliby jednak wiedzieć, dobrze, czy będzie ponadpartyjna większość do wyboru Krajowej Rady Sądownictwa? No, oczywiście z tego, co słyszymy, z tego porozumienia, opozycja też ma szansę mieć na to wpływ i dobrze. No dobrze, to może w takim razie czegoś bardziej konkretnego dowiemy się. Ale nie, to są konkrety, no to są absolutne konkrety, że opozycja może mieć wpływ. Niepolityczne, ale hiperważne. Jest takie coś jak lista UNESCO, o czym pan, polityk europejski, wie. Lista Światowego Dziedzictwa Kultury. Tak jest. Polska chciałaby tam dopisać szopkę krakowską. Popieramy oczywiście wszystkie szopki, nie tylko te w Sejmie, również krakowskie. Co dopisałby Ryszard Czarnecki? To jakiś aluzja do Sejmu, że tam są szopki? Co dopisałby Ryszard Czarnecki do listy Światowego Dziedzictwa UNESCO? Co z Polski? No, szereg obiektów już tam istnieje. Szczerze mówiąc, nie wiem, muszę się zastanowić. Coś z Wielkopolski, bo pan jest posłem z Wielkopolski. Może. Akurat na pewno szereg obiektów i w Poznaniu, i w Kaliszu, i w Koninie, i w Pile, i w Lesznie. No to zasługuje. A my tym razem... I osób Wielkopolski również. A my na rmf24.pl i na interi.pl porozmawiamy nie tylko o Kaliszu i o Lesznie. Zaczniemy od Warszawy. Zostańcie z nami. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Do widzenia. Porozmawiamy o Warszawie, a w zasadzie tak naprawdę o tym, czy Patryk Jaki stanie się takim taranem, którym PiS wyważy drzwi do władzy w Warszawie. No właśnie, ja zauważyłem, że pan Jacka Sasina nie lubi. Ja? Tak. W życiu uwielbiam Jacka Sasina. Na śniadanie, obiad i kolację jadłbym go łyżkami. Jeżeli Robert Mazurek oświadczy, że uwielbia Ryszarda Czarneckiego, to ja się pakuję i więcej do RMF FM nie przyjdę. A porozmawiamy teraz o Patryku Jakim. Przewodniczący komisji, aktywny, dynamiczny. To wszyscy wiemy. Czy to ma być ten taran, to będzie kandydat PiS-u na prezydenta stolicy? Nie ma decyzji. Słyszymy o kilku nazwiskach. O dwóch słyszymy. O Stanisławie Karczewskim, który sam o sobie mówi, że jest kandydatem, i oraz o Patryku Jaki, który również o sobie mówi, że jest kandydatem. Ja bym też się zgłosił, ale nikt mnie nie wybierze, więc mi jest przykro i będę siedział w kącie. No, jak pisał Jan Kochanowski, co o mnie ten będzie zbawiony, kto chce służyć ojczyźnie, więc być może przed panem municypalna przyszłość. No. Proszę Państwa, jakby jakieś miasto chciało, to ja chętnie, ale na razie zostałem tutaj. I pytanie, Patryk Jaki. To dobry pomysł? To byłby dobry kandydat PiS-u na prezydenta stolicy? Pan pewnie ze swoim znanym profetycznym zacięciem wie, że w tym momencie odpowiem. Startuję, że nie ma jeszcze decyzji, że mamy kilku świetnych kandydatów. Czy jest jakieś pytanie, na które pan chciałby dla odmiany odpowiedzieć? Ja odpowiedziałem na wszystkie bardzo precyzyjnie, tak jak chciałem. Ja wiem, ale w żadnej z tych odpowiedzi nie doszukałem się jakiejś przesadnej treści. Czy może jest jakieś pytanie? To jest treść. Treść jest taka, że nie ma jeszcze decyzji. Panie pośle, którego nie zrobiliśmy na po 8:00. Czyli też niekonkretnie, proszę Państwa, jest 8:12, Państwo tego być może będą to oglądali później, więc Państwo tego nie wiedzą, ale jest 8:12, 32, 3-4 sekundy. 13 listopada roku pańskiego 2017. No dobrze. Chciał pan precyzji, jest precyzja. Ale sam musiałem podać tę godzinę, bo pan precyzyjnie nawet na to pytanie nie chce dzisiaj odpowiedzieć. Pan jest dzisiaj w znakomitym, jak widzę, nastroju. Może to dlatego, że Ryszard Czarnecki się przeprowadził, ale nadal mieszka w Warszawie. Porozmawiamy jeszcze o polityce i to tym razem międzynarodowej, może będzie łatwiej. I pytanie jest zupełnie serio. Czy to, co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich, to jest kryzys? Czy to jest jakaś zadyszka? Bo mam wrażenie, że coraz trudniej nam się dogadać. Myślę, że jak na sytuację państwa, które jako pierwsze uznało na świecie niepodległość Ukrainy, mówię o Polsce, te relacje są gorsze zdecydowanie niż powinny być. Przypomnę, że jeszcze rok temu jedyną głową państwa na uroczystościach obchodów niepodległości Ukrainy był Andrzej Duda, tak. Był dokładnie prezydent Rzeczpospolitej, dr Andrzej Duda. A myślę, że Ukraińcy robią, może bardzo zaskoczy to porównanie, ten sam manewr w tej chwili ukraińskiej elity, co robią od wieków elity rosyjskiej i co robi ostatnio prezydent Francji Macron, czyli od problemów polityki wewnętrznej, de facto dekompozycji Majdanu, bardzo ostrych podziałów, także pewnych ambicji premiera Hrojsmana, chyba trochę różnych niż prezydenta Poroszenko. Oni uciekają w kierunku polityki zewnętrznej po to, żeby na przykład Unia Europejska bardziej patrzyła na relacje polsko-ukraińskie niż na problem korupcji na Ukrainie, który cały czas istnieje, czy na brak reform, który Unia Europejska, czy reform sądowniczych, który wymaga. Że Ukraińcy uciekają od problemów na Ukrainie w taki konflikt z Polską? Chcę powiedzieć, że myślę, że część ukraińskich elit świadomie, wiedząc, że szereg reform wymaganych czy żądanych od państwa, które podpisało układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską, czyli do Ukrainy Bruksela wymaga, woli eksponować coraz trudniejsze relacje z Warszawą, relacje Kijów-Warszawa, niż spowiadać się z braku reform. Jasne, a czy polska strona nie ma sobie w tej sprawie nic do zarzucenia? Bo mówimy o tym, że to Ukraińcy, a my jak się zachowujemy? Polska reaguje w sposób adekwatny. Mamy tam ambasadora Jana Piekło, który jest wielkim zwolennikiem, orędownikiem porozumienia polsko-ukraińskiego. Ja też jestem zwolennikiem tego porozumienia. Natomiast oczywiście nie możemy na ołtarzu tego porozumienia złożyć pamięci o Polakach zamordowanych tylko dlatego, że byli Polakami na dawnych kresach południowo-wschodnich. Chodzi nie tylko przecież o Wołyń. O tych ludziach musimy mówić. Ja zupełnie nie rozumiem, powiem szczerze, panie redaktorze, dlaczego strona ukraińska odmawia ekshumacji nawet 2 miejsc pochówku polskich ofiar Armii Czerwonej. To jest kompletnie niezrozumiałe. Ja też tego nie wiem. Zobaczymy, czym to się skończy. Ja mam jeszcze 2 pytania. Jedno polityczne, drugie trochę mniej. Pytanie może... Nie. Zaczniemy od pytania politycznego. Pytanie o święto niepodległości, które obchodzone w Warszawie było głównie Marszem Niepodległości, skończyło się wypowiedzią rzecznika tego marszu, rzecznika Młodzieży Wszechpolskiej, że w zasadzie my rasistami to nie jesteśmy, ale z separatystami rasowymi to i owszem, bo Murzyn nie może być Polakiem. I pan, i ja, i myślę, że obrzędnych naszych słuchaczy nie popieramy teorii wymyślonych przez Francuza pana Gobineau, twórczo kontynuowanych przez Niemca pana Rosenberga o czystości rasowej i w naszej ojczyźnie, w Polsce ilość przestępstw na tle rasowym jest wielokrotnie... Nie potrafi pan, dawny polityk mniejsza, Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego... Mniejsza niż to się dzieje we Francji, w Niemczech czy w innych krajach. A ten pan rzecznik już rzecznikiem nie jest. I taka jest decyzja władz Młodzieży Wszechpolskiej. No dobrze, ale wypowiadał się, powiedziałbym, w sposób wywołujący jakieś bardziej chyba nawet zdumienie niż oburzenie, bo ja nie mogłem uwierzyć własnym uszom, że ktoś takie debilizmy potrafi głosić publicznie. Że w ten sposób mówimy o tych wypowiedziach, a nie o 60 000 ludzi, w dużym stopniu rodzin, dzieciakami, także często starszych ludzi, jakiś... Jasne, ale sam pan wie, że jak się do beczki miodu doda łyżkę dziegciu, to jednak tak trochę dziwnie trąci. I to jest to pytanie o to, czy ten marsz trącił. Absolutnie niefortunna. Nie, to nie była niefortunna wypowiedź. Niech pan powie wprost. To była wypowiedź skrajnie skandaliczna. Ten facet z jakimś obłąkanym rasistą. Mi są bliskie słowa kogoś, kto pewnie politycznie jest... Nie jest sympatykiem PiS-u, ale profesor Henryk Samsonowicz kiedyś napisał, że jeżeli prawosławny Murzyn powie, że jest Polakiem, to nie można mu tego odmówić. Naród to jest jednak wspólnota kulturowa i pan i ja dobrze o tym wiemy. No my to wiemy, ale widocznie ten młody człowiek tego nie wie. Niech się leczy, niech się uczy. Już wie. No to pytanie ważne, bardzo ważne, może najważniejsze, ale nie polityczne. Dzisiaj Dzień Placków Ziemniaczanych. Poseł z Wielkopolski powinien jakoś świętować. Uwielbiam placki ziemniaczane. Nie widać? Tuszy. Dobrze, tego wątku nie będziemy kontynuować, bo ja też musiałbym coś powiedzieć. Ja mam jeszcze pytanie. Tu jest kamera, niech pan pokaże te fantastyczne spinki. Może na lewej ręce, bo tu ma pan drogi zegarek, na tej drugiej. Normalny zegarek, bardzo proszę. Co to jest? Spinki? Co to jest? Jakieś lwy? Przepraszam, niebieskie lwy? To jest zwierzę, konkretnie granatowy lew, który jest symbolem Europejskiej Partii, do której należy Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Konserwatystów i Reformatorów w Europie. Właśnie... Pan nawet spinki ma partyjne. To jest chyba ten news. Mianowicie parę dni temu pan prezydent Jarosław Kaczyński podjął decyzję o przedłużeniu mojej, jakże skromnej osobie, kadencji we władzach tejże partii. W takim razie bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Kłaniam się nisko. Dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia.